Dzień dobry, witam was moi kochani bardzo serdecznie, ja jestem Krywojak. Witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Przy okazji poprzedniego vloga zapomniałem wam jeszcze o jednej kwestii wspomnieć. Stąd też wywiązała się potrzeba nagrania drugiej części. Moi drodzy, tydzień temu, dokładnie tydzień temu w poniedziałek, jako zadanie domowe na działalność gospodarczą mieliśmy opisać podatek, który pani nam narzucała, znaczy każdej osobie tam inny dała. Chyba tam po kilka trzeba było opisać, nie pamiętam dokładnie, jak to tam wyglądało. Potem mieliśmy to jakby odczytać i mieliśmy potem to notować sobie do zeszytu. Takie tam informacje typu kto płaci, w jakim jakby systemie się go płaci. Czyli na przykład, czy tylko raz w roku, czy tam powiedzmy dwa razy w roku i w którym miesiącu na przykład i tak dalej, i tak dalej. A niestety niektórzy z naszej grupy logistycznej, bo cała moja klasa nie jest logistyką, nie ma mikrofonu. Jednemu tam nie działa, drugi nie pamiętam czy nie ma, czy też mu nie działa, ale w każdym razie jeden z tych kolegów miał, jak się potem okazało, pecha, bo akurat pani go wzięła właśnie, żeby o tym podatku zreferował nam, przybliżył ten podatek. No i odpowiedział, że no niestety, napisał na czacie na Teamsach, że no niestety nie ma takiej możliwości, bo nie działa mu mikrofon. I reakcja pani na to, co on powiedział, naprawdę mnie szokowała, bo pani była... nagle stała się taka bardzo zła na niego i potraktowała go tak, jakby on w ogóle na lekcji nie pracował. Powiedziała, że mu daje minusa za to, że powinien sobie ten mikrofon jakoś naprawić, zadbać o to, no i że my jako klasa musimy sobie jakoś sami tutaj poradzić z tym podatkiem, albo że on nam jakoś podeśle to, co znalazł, albo w jakiejś tutaj innej formie to jakoś po prostu opracować. I byłem taki naprawdę bardzo negatywnie zszokowany tym zachowaniem pani, ponieważ uważam, że w obecnej sytuacji, po pierwsze, naprawa mikrofonu naprawdę może poczekać, a po drugie, platforma umożliwia uczestniczenie w lekcjach nawet bez mikrofonu, więc uważam, że to zachowanie pani było totalnie bez sensu, bo potem kolega nam totalnie nieuzasadnione w ogóle, bo potem kolega nam wysłał dobrano przez siebie właśnie notatkę tego podatku, więc nic by nie stało na przeszkodzie, gdyby wysłał on nam na Teamsach na przykład, tak? Kiedybyśmy to po prostu przepisali. Dlatego tym bardziej uważam, że reakcja pani tutaj jest totalnie nieuzasadniona i uważam, no, że bardzo brzydko się pani w tej sytuacji zachowała. I uważam, mówię, że to zachowanie pani tutaj było w ogóle niestosowne i uważam, że naprawdę jestem bardzo w szoku, że pani się tak, a nie inaczej tutaj zachowała. Cóż, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się tutaj wszystko podobało. Z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Do następnego materiału. Chodźcie na forum i Discorda. Zapraszam do dowolnego wsparcia. Wszystkie linki są oczywiście w opisie. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.